Cześć! Dzisiaj odcinek nietypowy, ponieważ zwykle w poszukiwaniu dzikich zwierząt wybieramy się w teren. Tym razem dzikie zwierzę przyszło do nas. Siedząc w porcie na łodzi, usłyszeliśmy zaaferowany głos naszego znajomego. Chodźcie, chodźcie! Zobaczcie! Czy wiecie, co to za ptaszek? Brązowy, długie nogi, długie dziób, skrada się po pomoście. My byśmy go nie zauważyli, ale psy szczeknęły. Zszedł ze skarpy, przeszedł przez chodnik i wszedł na pomost. Co to może być? Od razu pomyśleliśmy, że to może być bączek, ponieważ wielokrotnie widzieliśmy dorosłe ptaki wlatujące w okoliczne trzciny. Natychmiast sięgnęliśmy po leżące zawsze w pogotowiu nasze aparaty z teleobiektywami i udaliśmy się na miejsce zdarzenia. Faktycznie był to bączek. Osobnik młody, jeszcze z dziecięcą czuprynką. Wyglądało na to, że postanowił sprawdzić, który z jachtów nada się najlepiej do jego dalszej podróży. Gdy postanowił zwiedzić kolejną łódkę, okazało się, że jego zdolności lotnicze są jeszcze kiepskie, a łódka słabo przystosowana do jego łap. Zwiedzanie tej motorówki skończyło się niezamierzoną kąpielą. Tym się za bardzo nie przejmowaliśmy, bo przecież w swoim naturalnym środowisku bączek musi czasami przepłynąć jakiś kawałek wody pomiędzy kępami trzcin. Ale myśleliśmy, w jaki sposób dostanie się na ląd, ponieważ basen portowy ma pionowe ścianki, a on jeszcze bardzo słabo lata. Bączek bez trudu opłynął łódkę i wpłynął pod pomost, między pływaki. I gdzieś tam pod deskami pomostu usiadł sobie na jakiejś belce. Tak zastała go noc. Następnego dnia wstaliśmy przed świtem, żeby zobaczyć, jak sobie poradził. I po krótkich poszukiwaniach znaleźliśmy go siedzącego na końcu pomostu, na jakiejś śrubie obejmie pływaka. Przez ponad godzinę obserwowaliśmy z daleka, jak wybrnie z tej sytuacji, ale chyba nie miał żadnego pomysłu. Gdy do portu przyszedł właściciel zacumowanej przy tym pomoście łódki, postanowiliśmy działać. Poprosiliśmy go, żeby chwilę poczekał, ponieważ przy jego pomoście jest cenny ptaszek. Z sąsiedniego pomostu starałam się zwrócić na siebie uwagę bączka tak, by Włodek niepostrzeżenie mógł się do niego zakraść. I to się udało. Wynieśliśmy bączka na skraj trzcinowiska poza terenem przystani i wypuściliśmy. Ten bez pożegnania błyskawicznie zniknął w gęstwinie. Nie było to nasze pierwsze spotkanie z dzikimi zwierzętami w portach. Najważniejsze,
że nietypowa przygoda młodego bączka skończyła się szczęśliwie. Zapraszamy do komentowania, a także do subskrypcji naszego kanału. Cześć!